Czekajcie, jeszcze to! Spartiatik! 10. Lamborghini Sian 3,6 miliona dolarów. Sian FKP37 to pierwszy supersportowy samochód napędzany silnikiem V12 i technologią hybrydową opartą na... Dziękuję. Kurde, co jest, chłopie? Co jest w dupę? Dziękuję Sokolo, sio za subka. Nie zauważyłem wcześniej, sorry. Na superkondensatorach. Jednostka superkondensatora jest zintegrowana silnikiem elektrycznym w skrzyni biegów w celu lepszego rozłożenia ciężaru. Potężny silnik V12 w połączeniu z elektrycznym doładowaniem tworzy niezrównany klejnot inżynierii i technologii. Sian, czyli bolońska błyskawica, to nazwa, która oddaje prawdziwy charakter samochodu, a przede wszystkim jego prędkość przekraczającą 350 km na godzinę. Oparty na Lamborghini Aventador, Sian FKP37 dzieli swój silnik z wersją SVJ Aventadora, ale silnik elektryczny zintegrowany ze skrzynią biegów dodaje kolejne 35 koni mechanicznych do mocy wyjściowej. Inne modyfikacje silnika... Polskie drogi to wyglądają naprawdę, jakby tylko czołgi po nich jeździły. ...przyjmują dodanie tytanowych zaworów dolotowych, zmienną konfigurację ECU i nowy układ wydechowy, zwiększający moc do 785 koni mechanicznych. Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Rankomat.pl. Właśnie dzięki niemu możesz zaledwie w kilka minut w sierpniu 2019... Dziękuję bardzo. Sparta, oglądałeś Adama Nowaka Żalno? Nie wiem. Adam Nowak Żalno... Tak myślałem, oglądałem. Jak rozpakowuje jedzenie. Widziałem. Ale dawno temu chyba. Dziękuję ci bardzo, 300 bicików. Z tego roku Bugatti zaprezentował ograniczoną wersję wysokowydajnej wersji Chiron o nazwie Chiron Super Sport 300+. Wariant jest ograniczony do 30 egzemplarzy i bardzo przypomina prototyp. Samochód jest napędzany 4-turbo doładowanym silnikiem W16 o mocy 1600 koni mechanicznych, nazywanym Thor. Ale dziwny. Supersport 300+ będzie również wyposażony w ogranicznik prędkości maksymalnej, podobny do tego, który można znaleźć w standardowym Chironie. Bugatti twierdzi, że bez ogranicznika samochód może osiągnąć maksymalną prędkość przekraczającą 483 km na godzinę. Nadwozie Chiron Supersport Plus zostało poszerzone i aerodynamicznie zoptymalizowane pod kątem ekstremalnie wysokich prędkości. Idealna równowaga między niskim oporem a dociskiem poprawia osiągi i stabilność, nawet przy prędkościach powyżej 420 km na godzinę. 8. Lamborghini Veneno, 4 miliony dolarów. Pojazd został zaprezentowany podczas Międzynarodowej Wystawy Samochodowej w Genewie 8 marca 2013 roku. Stworzono go dla uczczenia 50-lecia istnienia marki. Nazwa Veneno w języku hiszpańskim oznacza... Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Max 1329 Max dał na goliboardę 5 Dzięki złotych. Max. Będą filmy jakieś kiedyś mordo. Tylko takie jak teraz oglądamy na YouTubie. A tak to no nie wiadomo no. Jest 1% szans zawsze. Jad lub truciznę. Miało być ekstremalnie, miało być rekordowo, szybko, kosmicznie drogo i prawie bez żadnych zahamowań. Poza ściśle limitowaną produkcją. I tak właśnie jest. Veneno to jedna z najbardziej odważnych i najszybszych maszyn, jakie opuściły bramy fabryki Lamborghini, liczącej 5 dekad historii firmy. Nadwozie samochodu powstało w całości z włókien węglowych i zostało zaprojektowane z myślą o poskromieniu opływów powietrza. Innymi słowy, maszyna ma jeździć jak po szynach i połykać zakręty bez wstrzymywania oddechu. Cały przód auta służy w efekcie jako jedno wielkie skrzydło, płaską podłogę wieńczy wielki dyfuzor, a na plecach wyrasta pionowo płetwa, którą na co dzień można oglądać tylko w bolidach Formuły 1. 7. Koenigsegg CCXR Trevita, 5 milionów dolarów. Boże. Jest to super samochód skonstruowany przez szwedzką markę Koenigsegg. Pojazd ten został wyprodukowany jedynie w 2 egzemplarzach. Trevita po polsku oznacza trójca, jednak zdecydowano się na produkcję 2, a nie 3 sztuk ze względu na problemy z produkcją nadwozia z włókna węglowego.
Cena dokładnie nie jest... Ale na ulicy jak patrzysz to auto, to ci się nie wydaje, że 5 milionów kosztuje, nie? Tamte poprzednie dużo drożej wyglądały. Bo takie auto jak kupujesz za 5 milionów, to wiadomo, tylko po to, żeby ktoś widzi, to mówi tak. Ja pierdzielę, ja milionów wydał. A patrzysz na to auto i mówisz tak, co to w dupę jest? Serio to 5 milionów gówno kosztuje? No a co to komu? Wozia z włókna węglowego. Cena dokładnie nie jest znana, ale jedną sztukę sprzedano już za... Po co takie coś tworzyć, skoro takie coś może sobie pozwolić 2% społeczeństwa? No chłopie, przecież 1% ludzi na świecie ma z 50% wszystkiego. To już wystarczy, że 1% sobie pozwoli, nawet dwóch nie trzeba, to o co ci chodzi? Dziękuję Adamczyk za suba. 5 milionów dolarów amerykańskich. Do napędu użyto jednostki V8 B-Fuel 4,7 litra, położoną centralnie, generującą moc maksymalną 1032 koni mechanicznych. Zasila się ją etanolem i 98-oktanową benzyną. Średnie spalanie to 22 litry na 100 km. Prędkość maksymalna wynosi 410 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do setki 2,9 sekundy, zaś przyspieszenie od 0 do 200 km garbate na godzinę 8,8 sekundy. Edycja trybita... Jakbym w GTA takie zobaczył, to bym nawet nie ukradł. Wyposażona jest w zupełnie nowe felgi, nowe dwupoziomowe skrzydło, karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe z systemem ABS, hydrauliczny układ pozwalający na tymczasowe zwiększenie prześwitu, monitoring ciśnienia i stanu opon oraz zestaw multimedialno-informacyjny. 5. Bugatti Divo, 5 milionów euro. Limitowany i niezwykle wydajny hipersportowy samochód to absolutny must have dla każdego kolekcjonera ekstremalnych samochodów. Dzięki futurystycznemu i brutalnemu projektowi oraz właściwościom jezdnym, Bugatti stworzyło prawdziwe arcydzieło motoryzacyjnego rzemiosła, które z powodzeniem ożywia wieloletnią tradycję. Divo wyróżnia się na tle pozostałych... Nawet fajne, ale nigdy bym... Nie, no nie, bez przesady. Ja nie wiem. Widzowie, jaka jest dla was maksymalna cena auta, za które moglibyście zapłacić i nie żałować chwilę po? No bo wyobraź sobie chociażby milion dolarów wydać na auto w dupę. Ja sobie nawet takiego siana nie wyobrażam, a to ktoś sobie auto kupuje do jeżdżenia. 200k, 500, 100, no 100k. No nie wiem, ja to ogólnie jestem małym fanem aut, więc ciężko mi sobie wyobrazić nawet 100k, ale jeszcze jest takie, że do zaakceptowania, że ja bym mógł nawet to zaakceptować 100k, chociaż jakimś fanem nie jestem. Nie wiem, jakie auto by to musiało być. Luis cenę, uważa, że składem Sportedic 3 na Enebie. Dziękuję Adamczyk za suba dla Ksdunek, dziękuję ci bardzo, witam cię. Witam. Dzięki Gabka Abuser. Ale mowa o ludziach, co takie 5 milionów to nie jest wydatek? No tak, w sumie masz rację. Ale wiesz jak jest, no. Wiesz jak jest. Kurde, no nie wiem jakie pieniądze oni muszą posiadać, że 5 milionów to nie był wydatek, no. Jak ktoś ma ileś miliardów, to pewnie ma wysrane, masz rację. Modeli agresywnym wyglądem. Mimo, że bazuje na Chironie, swoim wyglądem najbardziej przypomina koncepcyjny model Vision Gran Turismo. Zachowane zostały znaki rozpoznawcze wszystkich modeli, charakterystyczny centralny wlot powietrza, centralną linię przecinającą całe nadwozie na pół, a także zaokrąglony element. Żaden miliarder nie jeździ takim autem, no ta pewnie dzieci miliarderów, sadgę. Na boka. Bananowcy. Produkcja modelu została ograniczona. My nie do mamy, widzowie. My tylko takie auto to możemy właśnie, tak jak mówiłem, ukraść w GTA. Maksymalnie ukraść w GTA. I to jeszcze moda trzeba zainstalować. Zobacz ile wysiłku. Nowego auta wynosi 5 milionów euro. Samochód napędzany jest 8-litrową jednostką w układzie W16. Trzeba zrobić rewolucję. 500 koni mechanicznych. Dla każdego takie auto za darmo. Obrotów na minutę oraz 1600 Nm w zakresie od 2 do 6 tysięcy obrotów. Dla każdego samochód Polaka. Wyposażony jest w 4 turbosprężarki. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 2,5 sekundy. Masz 5. Dwa takie? Maybach Accelero, 8 milionów dolarów. Co to w samochód dupa został jest? Zaprezentowany w Berlinie w 2005 roku. Pojazd stworzono w jednym egzemplarzu zbudowanym dla producenta opon Fulda, aby przetestować nowej generacji szerokie ogumienie. Dzięki bardzo. Sparta, będziesz kiedyś sał w parka 1 albo 2 przechodził?
Tak, w sensie ten kijek coś tam, tak? No to będę na pewno, bo podobno super gra. Tak, będę. Steve dopuszcza. Ale jutro Far Cry 5, jeżeli chodzi o duże gry. Zaczynamy. Auto do ruchu drogowego. Accelero to następca prototypu Maybacha z lat 30. XX wieku. Nadwozie pojazdu zostało zaprojektowane przez włoską firmę Stola z Turynu na bazie modelu Jakoś 57. posrało 8 milionów dolarów. To są takie pieniądze, że szok. No właśnie, już ktoś jedzą od kleje ma. Ale wiesz, no, to trzeba brać pod uwagę, że no niektórzy mają tyle siana, że 8 milionów tak ose wyda. Specjalnie zaprojektowane szerokie opony Dałem 315 na bezdomnego sobie taki 25 samochód. ZR23 Accelero firmy Fajny, Fulda, bezdomny. przystosowane do To prędkości mieszkał w ponad aucie. 350 km na godzinę, zbadane przez niemiecką instytucję certyfikacją TÜV i posiadające ten certyfikat TIV? zostały TEF? przetestowane na tym Tak jak samochodzie. to Na auto, wygląda specjal... jakby ktoś trollował przy produkcji. Robi sejt. Z taką miną troll face'a se robi te auto, bo to mówi tak 8 milionów i ktoś serio to kupił. Specjalnym torze testowym pojazd wykonał swoje zadanie, rozpędzając się do Nie prędkości mogę. 351 Jak to auto km na wygląda godzinę. jak Tak, gówno. wysoka prędkość maksymalna jest zasługą jednostki napędowej V12 biturbo o pojemności 6 litrów. Silnik ten rozwija moc 691 koni mechanicznych Tylko oraz ponad księża 1000 takimi jeżdżą? Nm momentu obrotowego. W sieci pojawiła się informacja o tym, że amerykański raper Birdman odkupił słynne auto. Birdman. Podobno raper zapłacił za Accelero aż 8 milionów dolarów. Mimo tego, że jest to tylko wersja concept car, to... Dzięki aspektowy. I sosik za suma! Dzięki panowie! Wykrzyknik Prime to jest kod na nieśmiertelność! Jeff Bezos to odkrył! Pisz wykrzyknik Prime! Wykrzyknik Eneba to jest kod na... nieograniczone fundusze! Możesz wszystko wydać na gry! To co masz oczywiście, bo masz 3% jest kodem wsparcia, jest 3, ale oro. No, te dwa kody. Wykrzyknik Prime, wykrzyknik Eneba, widzowie. Giga? Chad. Samochód uzyskał homologację i może poruszać się po drogach. 4. Bugatti Cento Dieci. 8,9 miliona dolarów. Zainspirowany historycznym modelem, Cento Dieci przesuwa wszelkie granice wyobraźni dzięki zapierającej dech w piersiach wydajności i pionierskiemu projektowi. Dzięki nowoczesnej interpretacji klasycznego kształtu i kultowemu silnikowi W16 samochód przenosi markę w nowe tysiąclecie. Nowe Bugatti zostanie wyprodukowane tylko w 10 sztukach. Nowe Cento tysiąclecie. Dieci będzie... Na pewno za 1000 lat to auto będzie nadal jakby nowoczesne. Za 1000 w dupę lat. ...będzie ręcznie budowany w fabryce Bugatti w Molsheim, a Na dostawy do pewno. Klientów rozpoczną się w roku 2021. Wąskie reflektory z funkcją LED do jazdy dziennej i ostrymi rowkami tworzą agresywny wygląd super Jak to samochodu. auto, za 20 lat pewnie już będzie wyglądał jak stare gówno. Mówię ci, o ile jakieś przetrwa. Żeby chociaż te 20 lat. Dzięki Max za suba dla Karmek. Karmek, 4 miesiące, dzięki. Tył składa się z 8 tylnych świateł wraz z matowo-czarnymi poczwórnymi rurami wydechowymi umieszczonymi po obu stronach dużego dyfuzora. Cento Dieci przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w niecałe 2,5 sekundy, do 200 km w 6,1 sekundy i do 300 w 13,1 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona ale jest małe. Elektronicznie... Ty, on jest wklejony, ale skam! Co jest? ...do 380 km na godzinę. Plotki mówią, że właścicielem jednego Reklama. Z... Zrobią auto za 10 milionów dolarów i wklejają. Nie no, widzowie. ...egzemplarzy samochodu jest słynny piłkarz Cristiano Ronaldo. 3. Rolls-Royce Sweeptail 12,8 miliona dolarów. Samochód powstał na tej samej platformie, co flagowy model Phantom. Jakiś pancerny auto, napędza 6,7-litrowy silnik V12 o mocy tak? 453 koni mechanicznych. Duży grill, nowe reflektory oraz nowe zderzaki to cechy charakterystyczne pojazdu. To, co jednak naprawdę przyciąga wzrok, to tył samochodu. Inspiracją do jego powstania były dawne modele marki oraz jachty. Auto powstało na specjalne zamówienie jednego ze stałych klientów firmy. Jego budowa trwała 4 lata.
Nabywca w... Szkoda, że 9 milionów dolarów, a nie złotych, to za rok by mnie było stać z taką inflacją. Ale wtedy to auto kosztowało już 200 miliardów złotych. W komplecie otrzymał walizki z włókna węglowego, które pasują idealnie do zaprojektowanego bagażnika. Sweeptail ma także lodówkę, z której po naciśnięciu przycisku wyjeżdża schłodzona butelka szampana. Dokładna cena samochodu nie... No i na co ci schłodzona butelka szampana, jak auto prowadzisz? Super rzecz! Dzięki Take My COVID za 100 biców. Super rzeczy. Warto kupić to auto za 12 milionów, widzowie? Dolarów? Tego? Nie jest znana, jednak szacuje się, że należy za niego zapłacić niecałe 13 milionów dolarów. Co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 50 milionów złotych. 2. Pagani Zonda HP Barchetta, 15 milionów euro. Charakteryzuje się wozi w unikalnym takim? Wyglądem zewnętrznym, który odróżnia go od innych produkowanych Zond, a najbardziej charakterystycznymi cechami są styl nadwozia typu Barchetta, czyli inspirowany małymi sportowymi łódkami, i osłony tylnych kół inspirowane samochodami wyścigowymi grupy C, co czyni go pierwszym Pagani, który kiedykolwiek używał tej stylizacji. Moc jest zasługą ponad 7-litrowego silnika Mercedes-Benz V12 o mocy 800 koni mechanicznych i momencie obrotowym 850. Jak ktoś kupuje taka limuzynkę, to raczej ma kierowcę, to może nawet z gwinta walić ten szampan po... Nie, no to jest bez sensu. To po co ci auto za 12 milionów, jak jeszcze ktoś się będzie w tym woził? To jak się ktoś wozi, to se kup... No nawet za ten milion, no już luj. No nawet za... Po co nawet za milion w ogóle? Auto za milion. Jakie jest auto za milion dolarów? Przecież to jest w dupę tyle pieniędzy. Jeszcze ktoś się wozi tym autem, to autobusem jeździ. W autobusie też możesz napić się z gwinta taniego wina i też jest dobrze. 10 Nm, co czyni go najpotężniejszą dopuszczoną do ruchu drogowego zondą, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana. Koła samochodu mają również różnokolorowe wstawki, przy czym koła po lewej stronie mają złote, a koła po prawej stronie niebieskie. Co jest wyjątkowo rzadkim zabiegiem w świecie motoryzacji, przeważnie koła są podobnie stylizowane, tylko kiedy znajdują się na tej samej osi pojazdu. Samochodów powstało zaledwie 3 egzemplarze. Każdy został już sprzedany za kwotę 15 milionów euro za sztukę. 1. Bugatti La Voiture Noir, 18,7 miliona dolarów. Pionierski duch, pasja do perfekcji i chęć nieustannego definiowania swoich granic to kluczowe cechy Bugatti Ronaldo od momentu powstania ponad 110 lat temu. Żadne z arcydzieł marki nie oddaje tych wartości bardziej imponująco niż Bugatti La Voiture Noir. Dzięki, nowy samochód ze stajni Bugatti ma moc 1500 koni mechanicznych i rozpędza się od 0 do setki w zaledwie 2... Kurde, co jest w dupa? Dziękuję bardzo. Pół sekundy. Ma 4-turbo doładowany silnik W16, który rozpędza go do prędkości 420 km na godzinę. Bugatti od ponad... 5 biletów masz do rozdania na KSW, a Pudzian będzie się bił? ...nad 100 lat produkuje jedyne w swoim rodzaju... Bo jak nie, to się nie dziwię, że rozdajesz. ...robione na zamówienie samochody dla swoich bardzo zamożnych klientów. Według Bugatti przeciętny nabywca samochodu tej marki posiada 42 pojazdy, 5 domów, 3 prywatne odrzutowce, 3 helikoptery i jacht. Pojawiło się wiele plotek o tym, że samochód został zakupiony przez portugalskiego piłkarza. Bugatti po... Ale co po francusku? Bugatti po francusku to znaczy czarne auto? Czy co? Cristiano Ronaldo. Pisano również, o, serio go kupił? Zainteresowany był były prezes zarządu koncernu Volkswagen. Jednak szef Bugatti, Stephen Winkelmann, zaprzeczył tym doniesieniom. Nie wiadomo, kto stał się właścicielem samochodu. Znana jest jego cena, która wynosi niemal 19 milionów dolarów, czyli ponad 70 milionów. Ty, to kiedyś Cristiano sobie kupił najdroższe auto z najdroższych aut, kumasz to? Za 20 milionów dolarów za auto kupił, tak o. Ktoś zobaczy ten filmik za 3 lata i uświadomi sobie, że chleb jest droższy od auta. To warto chleby teraz kupować, to za 3 lata sprzedaż drożej. Chleby teraz mrozić i za 3 lata na sel, na Allegro. 5 milionów dolarów chleb. Huzaria!
Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!